Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Facebrona. Dzisiejszy odcinku numer hashtag 50. Lecimy mucić rzepak. No, a w kolejnym odcinku 51 nie wiem co będziemy robić, ale to jeszcze się pomyśli. Muszę jeszcze chyba dzień albo dwa poczekać, aby pszenica doszła. Bo jest problem, bo mi się pszenica skończyła w przyczepie. A kurki jeszcze nie zżą się, żeby... Ale jutro już będzie brakować pszenicy. Ja mam 68 tysięcy z tego względu, że sprzedałem soję za 62 tysiące. Bo miałem 50 ton. Także dobrze mówiłem, że... A, John Deere ma więcej koni, to zaraz lepiej idzie. Kosimy ten rzepak. Ciekawy, ile jest z niego da. Owsa z tego pola dało 40 ton. Ale trochę da tego, widzę, rzepaczku. Bo ja zrobiłem poprzeczniaczek. Tu mam tonę w zbiorniczku. No tylko, że tu jest gorsza gleba na górze, tylko tutaj jest na górze, także to też będzie zaniżać mi plony. Góra będzie mi obniżać plon, ale tak to ogólnie to... Nie powinno być tragicznie. Nie powinno być tragicznie, o tak powinno powiedzieć. No z przodu sobie kosi TX. A tylko, że TX wjechał na ten... Na IU, na tą dobrą glebę, to... Jeszcze procenty inaczej lecą. Co roku to samo tu jest. Ale no... A co to się stało? A, bo ja tego narażnika tutaj nie dosiewałem. No tak, zapomniałem. Ja to na prosto zrobiłem. Nie chciałem się tego narażnika dosiewać. No i tutaj widzę, że jest lepsza gleba, to już lepiej... Lepiej w zbiorniczku przybywa. No i niech on zaraz będzie pełny. Trzeba będzie lecieć po przyczepę. Chłop jeszcze kosi, jeszcze pełny nie jest, to jest dobrze. Zaraz będzie monit. New Holland jest pełny. A już jest pełny, bo nawet wycofuje. No dziewczynkę robił. Coś tam będzie tego rzepaku. Z tego kawałka. Ale mam jeszcze dziesiątkę z bardzo dobrą grebą. Znaczy dobrą. Znaczy bardzo dobrą. Nie, nie wiem czy jest bardzo dobra, ale dobra greba jest tam. I tam też jest rzepak. Także trochę tego rzepaku w tym roku będę, w tym sezonie będę miał. Myślę, że ponad 100 będę powinien mieć. 100 za 700, no to powiedzmy, że 100 ton za 700, no to jest 70 tysięcy. Coś tak tragicznie na tym rzepaku chyba nie powinien wyjść. Jeszcze jest owiec za 650. Znowu. Pszenica akurat sama zostałem dla kur. Ale słomę będę sprzedało spokojnie. No, Oskar już będzie zadowolony, że jest kolejny odcinek z Felsbruna. Bo on uwielbia Felsbruna oglądać. Dzisiaj o 7 już nie idę nagrywać, nie chcę się. Wolę sobie o tej wieczorem zrobić, pójść i zrobić live'a. Nie ma jak tu przejechać. Dobra, tak przejedziemy. Albo nie, w sumie to bez sensu, co teraz robiłem. W sumie to bez sensu, co teraz robiłem, tak sobie pomyślałem. Że chyba jednak sobie poczekam, bo nie wiem, czy on przypadkiem Żyda mi to nie zrobi. A tekst jest pusty, dobra, on już rusza. Nie, no nie powinien. No nawet idealnie wyciąłem. A to ten narożnik przy okazji skoszę. Wytnę na prosto w miarę.
I lecimy. I teraz nie pamiętam jak on ma, ma chyba tak płaskosiek rozrobiony jest. Także niech on tak musi jeździć pierwszy. Bo ja nie mam linii cosplaya. Teraz nie wiem czy on ma od góry ten kurs czy od dołu. Ale na pewno do górki to będzie docinał, to wiem. Albo ja przelecę jeszcze ten poprzecznik, przelecał i się wysypie przy okazji tam. Na John Deere. Na John Deere, na tego. Przekaz się na Sztajerka wysypie. Że przelecę to ten poprzecznik jeszcze dla pewności. No i 7 ton, czyli będzie... 12 ton już będzie na przyczepie, także... Nie będzie to aż tak tragicznie. Elegancko tego rzepaku da z tego kawałka. Jeszcze z dziesiątki da. Dużo rzepaku. Bynajmniej liczy na to. Że nie wiem, czy się w tym sezonie uda po zimie kupić wiatrak, ale... Fajnie by było. A pewnie od góry ma kurs, co? No, tak jak myślałem, od góry ma. Powinien sobie dać ramę. John Deere jeszcze 2 tony ma. Także dobra, dawaj, dawaj się to. I tak teraz po krótkich jeździ to... To on tam teraz więcej kręcenia ma niż koszenia. Tego nawet dobrze, że pojechałem sobie ten poprzecznik wyciąć. Teraz jeden przejazd więcej do nawracania mamy tutaj, to nie powinno być tragicznie. Dobra, wyłączę ten header, żeby nie krącił się, bo po co ma się krącić. Okej. No tak, przecież to jest CP, zapomniałem. No co, no chłop przepuszcza, no to przejeżdżałem tylko. To na wstecznym tam, bo nie chcę się to zawracać. Bo za dużo czasu by zajęło mi to zawracanie. No właśnie tak sobie myślałem, jak generowałem ten kurs. No pewnie pod tą górę by chciał się capować. O, Marianie. Tragedyren. A dobra, tam jeszcze jeden przejazd, jeszcze jeden nawrót będzie miał problem. A potem już powinien sobie dać radę, bo potem już będzie miał płasko. To już będzie tam za górką, to tam już będzie miał normalny do nawrota w miejscu. Także myślę, że nie powinno być tragicznie, mamy 8,5 minuty. A ja sobie tu zapnę do poprzeczniaczek, bo ja lubię mieć na 3 wycięte zawsze poprzeczniak. Dla mnie to zawsze więcej do nawrotu będzie. Dla CP to i tak nic nie robi. Po prostu dla mnie będzie więcej do nawrotu. Też jak on ze skosa będzie wjeżdżał, jakoś dziwnie, to też będzie idealnie docinał, nie wtedy. Górę trzeba będzie kiedyś poprawić, bo... To masacration. Ale jeszcze czas. Nie ma kasy na to. No tą górkę tu wykosimy, to też nie będzie inaczej. Ta górka będzie skoszona, to też będzie inaczej, nie? No ta górka zawsze mi to zaniża plon, bo tu jest ten ił plasty. Dobra, tam nie patrzę, jak on się tam wspina. Thank you.
zaczyna wracać, nawraca. To zobaczymy jak długo. A może... Można i tak. A teraz nie spadnie. Dobra, ostatni nawrót to był. Wiem, bo jakbym miał na dwa kursy robione na dwa kołka, w sensie na dwa uwrocia. Uwrocia, tak. Żeby specjalnie raz by się to powiedziałem. Bo w CP piszę w uwrocie. To by nie było takich. I... Jak to się mówi? Nie pamiętam, jak to się mówi. Takich wydarzeń nie byłoby, o. No, rozumiesz. Także, że patrz, wszystko elegancko idzie. 11 minut już jest. Reszta rzepaku się skosi na odcinku, na liwie. A w kolejnym odcinku zrobimy sobie 51, nie wiem co. Muszę pomyśleć, co zrobić. Ale coś na pewno wymyślić ciekawego. Nie wiem, może talerzowanie po rzepaku i żniwa osa? Coś takiego. Nie wiem, pomyślę, bo to mógłby być dobry pomysł. To mogłoby grzbieć jak plan. Widać, że John Deere jest silniejszy, bo lepiej co idzie pod te górki. No bo New Holland to miał teoretycznie 6, ten, nie 6 metrów, tylko 4 metry header farmingowy dostosowany. No ja wziąłem 6 specjalnie, żeby szybciej szło i żeby mieć równe z John Deere'em. Tu nie ma gór, to powinien zawrócić. Chcę też od razu tu na górce zawrócę. Tu nie powinno być incydentów. Krąć tym New Hollandem. No tak powiem, tak... Ledwo co wykrącił. A, bo ja tu źle przeciąłem. No, widać, że źle przeciąłem i Żyd został. Dobra, nie chodam pełny. No także, no, ciekawie to wygląda. Powiem wam, ciekawie to wyglądają takie żniwa. Dobra, se kombajn tu zostawię i idę szybko po sztejerka. No mam 13 ton prawie na sobie. Tam jest piątka i piątka, no to tam jest 10 ton kolejny, czyli mamy 22 tony. Mamy już 22 tony. Myślę, że jedną pełną wyciągniemy z tego pola. Owsa dało z tego pola 47 ton, bo pamiętam, bo jeszcze z Mike'em gościłem tak. No, także taka akcja. Trochę uciążliwe są te kombajny już powoli. Znaczy, w sumie nie Holland jest uciążliwy. Bo ma 5-600 zbiornik i to tak trochę powiem wam, że uciążliwe jest. Nie powiem, że nie, ale trochę uciążliwe to już jest. Takie te ciągle sypanie. John Deere jest spoko jeszcze. Bo John Deere ma 8 ton, także John Deere tam jeszcze idzie pokosić. Dobra, i tak muszę stać, żeby on przejechał za pierwszy. 4600 sypać? Nie, nie sypię. Nie chcę się. Dobra, rzepak Nikolant pusty. Trzeba cofnąć ten sztyjerek.
trochę bardziej na górę. Tak, żeby nie przeszkodzał chłop. John Deere 2266 i ogień. Lecimy. Nie śpimy. No powiem wam, że ten mod na prędkość tutaj robi robotę. Gdyby nie on, to trochę ciężej by było. Ale dobra, zanim Holand zawróci, też trochę czasu zajdzie. A on musi przecież pierwszy jechać. Także elegancko to idzie. Mamy 16 minut odcinka. Ja tu stoję, bo nie wiem dokąd on będzie cofał. No. Elegancko ten tego. Dobra, ja już sobie opuszczę. Albo ja sobie poczekam chwilę, aż on się wciągnie na górkę. Żeby nie marnować czasu. Bo on się wolniej wciąga, widać. Widać, że jedzie 11, a jedzie 17, także jest różnica. O dobra, tu już jest płasko. A tu już powinien pełen but pójść. Dobra, idzie pełen but. Także jest dobrze. Dobra, ten licznik wyłączę. No niepotrzebny mi. No także elegancko idzie, powiem wam. Że podoba mi się to, jak to idzie. Robotka na tym polu. I to, że mam pełny zbiornik, też mi się podoba. Drzewko będzie? A jak? Bez drzewka by się nie było, nie? Dobra, lecę szybko dociąć te 10%. 8. Tutaj nie będzie problem dociąć 8%. Bo raz, bo ładnie tu zapierdziela ten rzepak. Wiem, że tak chciałem ten narożnik dziwnie, ale chciałem po prostu, żeby mi header nie stanął, nie chciałem się cofać. Dlatego tak to zrobiłem. Po prostu, żeby koła moje się nie wyłączył. Dobra, 20 ton już jest. Że jeszcze trochę i będzie pełna. I tu jest ładna połać pszenicy, wszystko do kur, zostawiam. I tu ładny połać też rzepaku jest do skoszenia. Szóstka będzie do skoszenia. O, dobrze, dobrze. I elegancko. Cyk, 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 cyk. Ten tego. O. Chłopca już pełny zbiornik ma. No. I teraz to wysypię i będę miał pełną przyczepę. Także no ciekawe, ciekawe. Dawaj, 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 dawaj. Czy będzie elegancko, będzie więcej niż 30 ton.
Mam ranić się wysypie. Pan ma tu ile? Dwa przejazdy. Dobra, także powinniśmy to zabrać chyba na zbiorniki. Jo, powinien zabrać to. Dobra, idę do kombajnu skosić to szybko, żeby na odcinku był koniec pola. Zrobię sobie najwyżej krótszy. Te 25 minut będzie i gitara. I zaraz policzymy, ile ton dało z pola. No, nie cholera te zmieści, bo ma krótszy przejazd. Też zmieści chłopak. Więc będzie gitara siema. A se tu na spokojnie da radę. Powolutku. Później jakąś miniaturkę trzeba zrobić będzie, ale to tam miniaturka nie problem. Raz, dwa się zrobi. A przegorzej zrobić odcinek. Nagrać. Także trzeba cisnąć, no. Że mu obiecałem w poniedziałek, powiedziałem, to jest. Kolejny odcinek będzie w piątek. Cel z Bruna będzie piątek, kolejny odcinek. Tak więc czekać, wypatrywać. A zaraz się dokładnie dałem, ile dało. To jeszcze mój przejazd zrobię i będzie wiadomo, ile dało. Cztery i pół tony. Czyli mamy 35,5. No, 40 ton da. Bo też mam 4,5 zbiorniku, czyli 9. Znaczy mam 40 ton już. Także elegancko. To lekko ponad 40 tam będzie. Mam parę kilogramów. Tu końcówkę na cały header to będzie też trochę szybciej sypać. Mam 41,200. Nie spędzi. Dobra, także na razie to elegancko, mi się podoba. Dobra, także to było na tyle z tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.